Dzieła malarskie Barbary Muchy Brodzińskiej zainspirowane wałbrzyskimi krajobrazami możemy podziwiać na ścianach muzeum. Utrzymane w ciepłych barwach, czasem abstrakcyjne obrazy są najlepszym dowodem, że Wałbrzych może być muzą dla artystów. Kopalnia tematów to jest Wałbrzych właśnie. Nie dlatego, że tu były kopalnie, że to się tak kojarzy, ale tu bardzo dużo tematów jest i no co krok niebanalne te tematy i to nie tylko te piękne pejzaże, ale i te rozpadające się domy i te paskudne uliczki. To są świetnie, bardzo malarskie, bo któryś artysta, już nie będę mówiła który, bo trochę skleroza mi przeszkadza, ale powiedział, że piękno jest w żydocie. Naprawdę. Zdaniem autorki dokładne odtwarzanie krajobrazów jest dziedziną fotografii. W swoich dziełach puszcza zatem wodze wyobraźni, czerpiąc jedynie inspiracją z oglądanej przyrody oraz obiektów. Barbara Mucha-Brodzińska ma wiele pasji. Oprócz malarstwa spełnia się również w dziedzinie grafiki użytkowej, architektury wnętrz, projektowania przemysłowego, tkanin artystycznych oraz ceramiki. Nasza sławna malarka wałbrzyska, która od wielu, wielu lat związana jest z życiem artystycznym Wałbrzycha, najpierw jako projektantka w zakładach kalkomania. Z jej ręki wyszło ponad 1000 wzorów znanych i w Polsce, i za granicą. Znana jest w Wałbrzychu jednak przede wszystkim jako malarka. I wystawa jest przede wszystkim efektem tegorocznej pracy, czyli to są najnowsze dzieła artystki, które zostają właśnie pokazane po raz pierwszy u nas. Wystawę Barbary Muchy-Brodzińskiej Wałbrzyskie krajobrazy możemy oglądać do 20 listopada tego roku.